Witajcie. Kiedyś ktoś do mnie napisał, że przy tych zarobkach, jakie dzisiaj spawacze mają, to on by wolał iść do Biedronki. Bo w Biedronce można teraz zarobić. No i widzicie. I to jest przykład tego, że ta osoba nie powinna nigdy spawać, że ona w ogóle się nie nadaje. Bo jeżeli ktoś myśli tylko i wyłącznie w takich finansowych kategoriach, że nie wybierze spawania, tylko Biedronkę, to znaczy, że ta osoba nigdy w ogóle nie powinna w ogóle nawet próbować. Bo o to właśnie tutaj chodzi. Że musicie sobie na sam początek zadać pytanie, dlaczego chcę być spawaczem? Dlaczego chcę pracować z metalem? Bo jeżeli nie pokochacie tego, co robicie, to będziecie się męczyć. I na tym życie polega, żeby po prostu przez wszystkie te lata pracy chodzić do tej pracy, którą przynajmniej lubicie. Ja nie mówię, że musicie kochać, chociaż warto, bo ja mówię, ja kocham spawanie. Ja sobie nie wyobrażam teraz nie spawać. Nawet jeżeli zmienię w przyszłości branżę, to w warsztacie gdzieś tam będę te elementy łączył właśnie tam spawając. I to jest właśnie taki podstawowy cel w życiu, żeby robić to, co się lubi, albo to, co się kocha. I wtedy, idąc do tej pracy, nie będziecie się męczyć. Ja na dzień dzisiejszy, idąc do pracy, nawet nie wiem, kiedy to wszystko tak leci. Nie patrzę na zegarek. Oczywiście zdarzają się dni, gdzie nie chce już mi się, że chciałbym po prostu już pójść, ale w większości czasu to jest tak, że przerwa. Ojejku, i to już Fajland? Tak szybko? Nawet nie wiedziałem kiedy. Zaczyna ten czas za szybko w sumie lecieć. Mając już 40 parę lat, to w ogóle leci jak burza. Widząc to po swoich dzieciach, ludzie właśnie mogą ocenić, jak ten czas bardzo szybko leci. I o to właśnie chodzi. O to, żebyście nie męczyli się, bo ktoś, kto przychodzi rano i już, ojeju, znowuż ta robota, ta osoba nie powinna tam pracować. Słuchajcie, jest tyle przeróżnych zawodów, które możecie wykonywać. Czasami może być tak, że dopiero piąty, szósty, siódmy jakiś zawód może was zadowolić. A może być tak, że nigdy nie traficie na coś, bo nie będziecie chcieli pracować. Ale jak nie chcecie pracować, to dla kogoś to znajdźcie coś swojego. To róbcie coś dla siebie i to wtedy bardziej będzie bardziej was to fascynować, bo praca dla siebie jest bardziej ekscytująca, aczkolwiek dużo cięższa. Często właśnie ludzie idą na głęboką wodę i nie zastanawiają się nad tym, że to będzie ciężko. Myślą sobie, a ja nie będę dla nikogo robił, tylko pójdę na swoje. Nie, to nie tak wygląda. Najlepiej najpierw znaleźć sobie właśnie to coś. Jeżeli chcecie się przekonać, czy spawanie jest dla was, to już doradziłem to wielokrotnie i doradzę jeszcze raz. Weźcie, znajdźcie po prostu jakąś szkółkę spawalniczą, wykupcie sobie parę godzin, nie wiem, 8 godzin, żeby was to miało kosztować, nie wiem, 500 zł, 400 zł. Wykupcie sobie parę godzin wraz z instruktorem. Nie piszcie się na to, żeby wykupić tylko samemu sobie bez instruktora, bo to jest największy błąd, bo jak sami będziecie próbować, to zniechęcicie się od razu. Jeżeli ktoś was musi pokierować, a z YouTube'a te filmiki mogą pomóc wam poprawić jakoś umiejętności, ale jakieś musicie posiadać. Same podstawy, wiem, widziałem nieraz samouków, nawet przyszedł do mnie taki Piotr kiedyś pracować, on się nauczył sam na YouTubie, przyznał się. I wiem, jak ciężkie były początki, bo te spawy naprawdę nie były imponujące. I dla was właśnie taka rada. Idziecie, jest instruktor, który wam pokazuje i przez te parę godzin próbujecie. Sprawdzacie, czy to jest dla was. Chociaż to jest taki mały początek, bo później w pracy to dopiero się okazuje. Ale tu już zaczynacie coś widzieć, że
czy to mniej więcej będzie dla Was, czy to Wam będzie się podobać. Wiadomo, w takiej szkółce to będziecie sobie miło, wygodnie siedzieć, nie trzeba wchodzić po dziurach, nie trzeba gdzieś tam po rusztowaniach, w zamkniętych pomieszczeniach, sufity, piony, cały popalony, nie, tego nie będzie, aczkolwiek jakiś przedsmak tego już będziecie mieli i będziecie mogli mniej więcej ocenić, czy to będzie chociaż po troszkę dla Was. Później mówię, przyjmiecie się dziś do pracy, może się okazać po miesiącu, że naprawdę nie będziecie tego chcieli robić. Często jest tak, że nie pozwoli Wam nikt pracować bez papierów i to jest właśnie smutne, bo na papiery trzeba wyłożyć parę tysięcy, taki podstawowy kurs dzisiaj chyba 2,5 tysiąca kosztuje. No i tak wyłożyć tą kasę, a później po prostu stwierdzić, że nam się nie podoba, to trzeba by było znowuż rok pracować, żeby nam to się odbiło. Aczkolwiek możecie gdzieś tam, może czasami może się uda gdzieś tam właśnie z kimś pogadać, żeby gdzieś tam się zobaczyć, chociaż jak to wygląda naprawdę ta robota spawacza. Tak jak mówię, nie kierujemy się pieniędzmi. Jeżeli na sam początek będziecie kierować się pieniędzmi, to nie wybierajcie tego zawodu. Nie wybierajcie, bo pieniądze, zanim zaczniecie zarabiać, to mijają lata. 2, 3, 5 lat, zanim naprawdę zaczniecie coś zarabiać dobrze. Początki zawsze to jest naprawdę ta minimum. Często dostaje się najniższą, czasami się trafia, bo zdarzało się, że gdzieś tam jakiś chłopaczek dostał jakąś pracę od pracodawcy, znaczy jakąś pracę dostał przez pośrednika i dostał dobrą stawkę. Spotkałem się z takimi, którzy nie umieli w ogóle spawać, ale pieniądze dobre dostali. Ale to jest rzadkość, to się rzadko zdarza. Często takie osoby przeważnie parę tygodni robią, ich wywalają, bo nie chcą, ale to kilka firm i później już doświadczenia nabiera. I mówię, to jest podstawowa rzecz. Jeżeli nie będziecie patrzeć na pieniądze, owszem, możecie iść w spawanie, ale najpierw to spróbujcie. Musicie też być przekonani, że lubicie ciepło, bo czasami jest naprawdę bardzo ciepło. I jeżeli nie lubicie ciepła, nie lubicie właśnie takich bardzo ekstremalnych warunków, to nie polecam spawania. Chyba że gdzieś tam na stanowiskach drobne rzeczy, ok, spoko, to wtedy nie będzie aż za gorąco, ale zawsze musicie być ubrani. Nie możecie się rozebrać, jak ktoś robi na magazynie, to może sobie w krótkim rękawku chodzić, w spodenkach, bo specyfika pracy pozwala na to. Tutaj nie pozwala, musicie mieć wszystko zakryte. Nawet jeżeli ktoś tam gada, że w TIG-u można spawać w krótkim rękawku, to nie słuchajcie idioty. Nie słuchajcie idioty, bo to, co Wam powiedział, to są bzdury, bo są szkodliwe, jest promieniowanie świetlne, o czym będę robił kolejny filmik, bo dzisiaj, na dzień dzisiejszy wiem, że jeszcze nie zrobiłem. O tym też muszę dużo napisać, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak szkodliwe jest światło od spawania. I dzisiaj taki był bardzo krótki filmik. Podstawowa rzecz, nie idziemy na spawanie, jeżeli myślimy, że spawacz to jest kasa. To nie jest kasa. Nie. Kasa jest, ale dopiero po latach, więc musicie się zastanowić nad tym bardzo, bo to jest ciężka praca, brudna, często właśnie płuca, gardło zawalone, nos od tego całego syfu, więc musicie sobie zadać to pytanie, czy to jest dla Was, czy nie. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj, do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć w
funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!